Jeżeli Państwo pozwolicie, to jeszcze nawiążę do spotkania, w którym uczestniczyłam. To było spotkanie 3 grudnia. Tak jak informowano, spotkanie to organizował Pan Prezydent Glamoski, ale miałam wrażenie, że organizatorem tego spotkania jest Pan Przewodniczący. My pojechaliśmy w składzie 5-osobowym na to spotkanie, przede wszystkim z radnymi miasta Grudziądza, żeby przedstawić właśnie informacje i odpowiedzieć na pytania dotyczące przystanków. Ten temat miał być tematem dominującym. Niestety miałam wrażenie, że jestem na serialu Ucho Prezesa. Uchem był Pan Przewodniczący, a Prezesem Pan Prezydent, ponieważ ten temat schodził jako dalszy, nieistotny, mało ważny. To było 3 grudnia, a 16 grudnia, tu Pan Wójt powiedział o tym, została wywołana uchwała z autopoprawką. Też trudno było zidentyfikować, kto jest autorem, bo na tej sesji ja ją oglądałam bezpośrednio. Nie był obecny prezydent Glamoski, tylko był obecny wiceprezydent Pan Gurdin. I ponieważ były dyskusje wśród radnych, najpierw Pan Wiceprezydent mówił, że to jest jego autopoprawka, a ucho Pana Prezydenta powiedziało, że to jest jego autopoprawka. Ona bardzo późno wpłynęła do radnych, tu też były dyskusje, żeby nie podejmować tej uchwały, ale niestety ta uchwała przeszła głosami 12 radnych, 6 radnych się było przeciw, natomiast 2 radnych się wstrzymało. Była to smutna sytuacja dla wszystkich mieszkańców, jak tutaj widzicie Państwo, dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców gminy. Ja uważam, że jeżeli miasto się rozwija, rozwija się gmina Grudziądz. Jeżeli gmina Grudziądz się rozwija, to i rozwija się miasto. Natomiast to, co 12 radnych zdecydowało, zresztą, ponieważ słuchałam bezpośrednio tej transmisji, takie zadowolenie Pana Przewodniczącego przeszło. Przykry jest to obraz, zwłaszcza gdy mówi się w tych hasłach takich, że jesteśmy solidarni z Grudziądzem, żeby Grudziądz się rozwijał, żeby mieszkańcom się żyło dobrze w tym mieście. No niestety okazuje się, że praktyka i fakty z rzeczywistości, a nie fakty z wyobraźni, mają się całkiem inaczej. Powiem tak. Z tego spotkania 3 grudnia jako przewodnicząca nauczyłam się bardzo wiele. Nauczyłam się jednej rzeczy, że jeżeli będziemy z panami wójtami organizować takie spotkanie na terenie gminy Grudziądz, to nigdy takiej atmosfery nie będzie, jak była w mieście Grudziądzu. To tyle.